Wiecie, ja już wysłuchałem argumentów zwolenników zakazywania świętowania z fajerwerkami w Sylwestra. I główne argumenty zwolenników zakazu są takie. To zaśmieca. Tego boją się zwierzęta i tego boją się osoby nietypowe psychicznie. Czy to zaśmieca? Tak, to prawda. Ogólnie ludzka działalność tworzy śmieci. Nie da się istnieć zero waste tak naprawdę. Więc przykro mi, argument to zaśmieca, więc nie powinniśmy tego robić, nie jest dla mnie specjalnie argumentem. Ostatecznie da się po ludziach posprzątać. Ja przez kilka lat żyłem w Szwajcarii i 1 stycznia, zaraz po Sylwestrze, na ulicach nie było żadnych śmieci, mimo że fajerwerki zawsze były intensywne. To się da zrobić. Co do argumentu, że fajerwerek boją się zwierzęta. No tak, boją się. I co z tego? Nie odkurzam w Sylwestra, bo pies się boi odkurzacza. Jeżeli mówimy o dzikich zwierzętach, no to nie powinniśmy w takim razie też latać samolotami. Nie powinniśmy używać samochodów. Nie powinniśmy w ogóle robić hałasów, bo wróbelki się autentycznie boją. Może powinniśmy sprzedać ten patent Rosjanom? Skończcie z wojną na Ukrainie, bo cierpią sarenki. Natomiast jeżeli chodzi o takie domowe zwierzątka, jak na przykład kotki, które też się boją sztucznych ogni, no to nowoczesna medycyna. Istnieją proszki uspokajające dla zwierząt. Jeżeli twoje zwierzę boi się w Sylwestra, możesz mu pomóc. I pewnie największym problemem są kotki i pieski, te mniejsze stworzenia, a duże psy, podczas gdy małe, neurotyczne sierściuchy, taki latlerek oczywiście jest duszą wilka zaklętą w ciało psa, ciągle mającą strach, no bo zamieniła się w szczura tak naprawdę, no ale takie małe sierściuchy, one się pewnie nerwicują, to prawda. Stąd proszki na uspokojenie. Ale te większe, trochę mniej opętane, da się wychować. Skąd to wiem? Bo byłem uczestnikiem takiego wychowywania. Spędzałem Sylwestra z rodziną i z owczarkiem niemieckim, który był malusieńki i dopiero uczył się, jak działa świat. I kiedy my nie panikowaliśmy, to on też nie panikował podczas Sylwestra. Zwierzętom trzeba pokazać, że nie dzieje się nic złego. One są trochę jak dzieci. Jak dziecko widzi, że rodzice wpadają w panikę, to dziecko też zaczyna się bać. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z zaburzeniami psychicznymi albo z traumą na przykład, które boją się głośnych dźwięków, no to znowu, nie może być tak, że społeczeństwo dopasowuje się do problemów psychicznych. Jeżeli opiekujemy się kimś, kto ma problemy psychiczne, to naszym obowiązkiem jest zapewnienie takiej osobie spokoju, bezpieczeństwa, również spokoju umysłu. I znowu, nowoczesna medycyna. Ja rozumiem ostatecznie, że denerwującym jest, że ludzie zaczynają świętować kilka dni przed i świętują jeszcze kilka dni po. Bum, 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 co chwila przez parę dni. Jasne, też mi się nie podoba. Zakazałbym, może. Ale ostatecznie sztuczne ognie to pradawna ludzka tradycja. I nie warto niszczyć tradycji, bo pieski się boją, no bo nie chce nam się zająć kimś, kto się boi. To też próba faszystowskiej ingerencji państwa w ludzkie szczęście, w sposób świętowania go. A na takim bardziej indywidualnym poziomie próby zakazania sztucznych ogni to często ingerencja w relacje ojciec-syn. Nie wiem, może czasy się zmieniły, ale jak ja byłem małym chłopakiem, no to ojcowie właśnie z synami, czasami też z córkami, puszczali sztuczne ognie. I była to świetna zabawa. Mi się bardzo podobało i jestem bardzo wdzięczny mojemu tacie za te momenty. I co? Ja teraz mam zakazać dziecku radości, bo pimpek się boi? Jest jeszcze argument. Trzeba zakazać, bo ludziom urywa palce. Tylko w takim razie musimy też zakazać samochodów, no bo czasem kogoś przejedzie. No i trzeba też zakazać noży, bo można sobie palucha uciąć. Zamiast zakazywać, lepiej jest uczyć ludzi
obchodzić się z czymś bezpiecznie. Ja rozumiem krytykę sztucznych ogni, ale jednak pozostaję za tym, żeby można było świętować tak, jak się chce.